Agnieszka Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji DAMI. Gigantyczna inwestycja realizowana przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym idzie zgodnie z planem. Na placu budowy praca w re. Dziś wybraliśmy się tam z kamerą. Szpitalny oddział ratunkowy na Józefowie rośnie w oczach. Prace nie tylko idą zgodnie z harmonogramem, lecz nawet wyprzedzają zakładane terminy. Na chwilę obecną realizujemy prace związane z elewacją, prace drogowe oraz prace wykończeniowe. Realizowane są prace instalacyjne, końcówka prac związanych z wykończeniem garażu, realizowana jest posadzka żyliczna oraz ocieplenie stropów. Prace rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku i mają potrwać do końca przyszłego. Na budowę oddziału samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 100 milionów złotych. To największa inwestycja realizowana aktualnie przez samorząd. Obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. W projekcie przewidziano ponad 350 miejsc w poczekalniach, 28 łóżek obserwacyjnych, ponad 100 miejsc parkingowych, 14 gabinetów lekarskich, 5 gabinetów zabiegowych i 27 łazienek. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa nowego pawilonu SOR-u wyniesie ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych. Potrzeba budowy tego SOR-u była ogromna. Pomimo tego, że w Radomiu jest dwa SOR-y, jest u nas i na Tochtermana, to jednak zapotrzebowanie na tego typu obiekt był duży, ponieważ wiadomo, że szpital na Józefowie był projektowany w 1978 roku, czyli 44 lata temu, i troszkę się te warunki zmieniły, jeśli chodzi o wymogi świadczenia usług zdrowotnych. Z otrzymanych środków zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i wyposażenie SOR-u. To nie jedyne prace realizowane na terenie szpitala. Trwa drugi etap termomodernizacji budynku głównego szpitala. Rozpoczęło się zbieranie wniosków o zakup preferencyjny węgla. Mogą je złożyć osoby uprawnione, dla których piec na węgiel jest jedynym i głównym źródłem ogrzewania mieszkania. Wnioski można pobrać papierowo w Urzędzie Miejskim w Radomiu lub wydrukować samodzielnie. Taki wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim przy ulicy Kilińskiego 30 w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie. Kryteria przede wszystkim to po pierwsze, czy mieszkańcy zarejestrowali palenisko, tak, bo to jest istotne, znajdują się w centralnej tej ewidencji tutaj obiektów tych pieców naszych, tak, w Radomiu, plus no, dodatkowo to, czy też zostali objęci tutaj decyzją o dodatku węglowym i co najważniejsze, ponieważ to jest też oświadczenie, które jest składane pod odpowiedzialnością karną, że faktycznie tego węgla wcześniej już nie nabyli. Na 14.30 mogę powiedzieć, że mieliśmy dzisiaj około 250 wniosków, które zostały zarejestrowane i przyjęte. Dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach wnioskodawcy zostaną poinformowani SMS-em, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany we wniosku numer telefonu lub adres mailowy. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu. Remont ulicy Wolanowskiej zamiast ulicy Warszawskiej. To nowy pomysł władz miejskich, który ma być realizowany w 2023 roku. Przebudowa ulicy Warszawskiej miała być realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Na jej realizację miasto otrzymało 76 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład. W ogłoszonym przetargu nie zgłosiła się jednak żadna firma. Chcieliśmy spróbować, spróbowaliśmy, okazało się, że nie ma na rynku firm zainteresowanych tą formą współpracy, więc dzisiaj kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej idzie na bok. Na scenę wkracza to, co dzisiaj według nas absolutnie kluczowe dla Radomia, jeśli chodzi o sieć drogową, czyli ulica Wolanowska. W związku z tym miasto postanowiło zrezygnować z przebudowy ulicy Warszawskiej i przenieść środki z Polskiego Ładu na remont ulicy Wolanowskiej. Ten projekt również był zgłoszony do rządowego programu, ale nie uzyskał dofinansowania. Jest możliwe, bo już na początku grudnia będziemy mogli taki wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożyć w ramach Polskiego Ładu. Tu na całe szczęście polski rząd zdaje sobie sprawę, że część tych inwestycji jest nie do wykonania ze względu na dużą wartość i na to, co się dzieje na rynku wykonawców zewnętrznych.
dlatego możemy wybrać inną inwestycję i wybieramy ulicę Wolanowską po wielu, wielu latach. Pomimo tego, że wnioskowaliśmy przecież kilka razy o pieniądze zewnętrzne, nie udało się, ale teraz chcemy te pieniądze przełożyć i zrealizować ulicę Wolanowską. O możliwość przeniesienia środków zapytaliśmy również Andrzeja Kosztowniaka, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, który przekazał nam, że rzeczywiście jest możliwość przesunięcia środków, ale tylko w przypadku projektów z pierwszej edycji Polskiego Ładu. Radom złożył obydwa projekty w pierwszym naborze, stąd też zmiana jest możliwa. Jednocześnie miasto zapewnia, że nie rezygnuje z planów przebudowy ulicy Warszawskiej. Inwestycja miałaby jednak być realizowana przy pomocy środków unijnych. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, odwiedził Radom. Zaprezentował kandydatów na kandydatów w zbliżających się wyborach. Cezary Brymora, Łukasz Molenda i Joanna Czechyra to trójka kandydatów na kandydatów Polski 2050 w najbliższych wyborach parlamentarnych. To są osoby, które teraz dostają od nas czas, tych kilka miesięcy na to, żeby przekonać do siebie, żeby zbudować, żeby pokazać się jako osoby kompetentne, wrażliwe, społecznie odpowiedzialne, żebyście mogli wy przetestować ich zdolność do tego, by reprezentowali was w polskim parlamencie w tych trudnych, wymagających czasach. To duże w ramach naszego ruchu wyróżnienie, ale też jeszcze większe zobowiązanie. Hołownia podkreślił, że każdy z kandydatów reprezentuje inną grupę społeczną i zawodową. To ważne, ponieważ Polska 2050 chce zbudować wszechstronną reprezentację w polskim parlamencie. Wchodzę dzisiaj do polityki po to, żeby te ponad 2 miliony polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców mogło swobodnie zacząć funkcjonować, to znaczy nie troszczyć się o rozgryzanie, na czym polega Polski Ład, tylko mogli zająć się swoimi biznesami. Wchodzę do polityki po to, żeby tworzyć jasne i czytelne przepisy. Według mnie nie ma już powrotu do wielkich państwowych molochów. Trzymałam się z daleka od polityki tak długo, jak to było możliwe. Ale polityka weszła do mojej pracy, weszła do szkół moich dzieci, weszła do gabinetu ginekologicznego, weszła na moje osiedle, wycinając ponad stuletnie sosny. W tej sytuacji nie mogę już dłużej nie robić nic. Dlatego zdecydowałam, że będę robić wszystko, co mogę, ponieważ wierzę, że wspólnie możemy naprawić nasz kraj. Przez te wszystkie lata pracy jako komentator polityczny zastanawiałem się, czy można tym komentowaniem zmienić świat na lepsze. Do pewnego momentu w to wierzyłem. Dziś jestem przekonany, że kiedy mamy ciągłe spory, tyle nienawiści, tyle szczucia jednych na drugich, bezprecedensowy atak na wolne media, łupienie spółek państwowych, czy też po prostu łamanie prawa i praworządności w Polsce, już nie sposób jest tylko komentować. Trzeba wziąć się do roboty, trzeba wziąć się do działania. Wybory parlamentarne mają odbyć się jesienią przyszłego roku. Na ten moment nie wiadomo, czy Polska 2050 przygotuje listy wyborcze samodzielnie, czy też wspólnie z innymi ugrupowaniami. Tysiącom osób pomogli znaleźć mieszkanie. Rozdystrybuowali 20 tysięcy paczek z najpotrzebniejszymi produktami. Do Ukrainy pojechało 70 transportów z pomocą. To bilans dotychczasowego działania Radomskiego Punktu Pomocy Ukrainie. Obecnie kierowanie punktem zostało przekazane Związkowi Harcerstwa Polskiego. Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy to miejsce, które połączyło instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i zwykłych ludzi o wielkim sercu. Obecnie punkt pomocy został przekazany pod kierowanie Związkowi Harcerstwa Polskiego, z którym współpracują ściśle Caritas Diecezji Radomskiej i Polski Czerwony Krzyż. Wszystko przy wsparciu władz Radomia oraz samorządu województwa mazowieckiego. Zaczęliśmy działać tak naprawdę na samym początku wojny z potrzeby serca i zaczynaliśmy na wielkim, bardzo spontanicznie. Udało się 1000 osób pomóc w znalezieniu mieszkania. 20 tysięcy paczek z najpotrzebniejszymi rzeczami trafiło do tych, którzy tego potrzebowali. 70 transportów pojechało do Ukrainy. Podjęliśmy decyzję, że dalej to Związek Harcerstwa Polskiego będzie ten punkt prowadził. Oczywiście ze wsparciem tych wszystkich, którzy tutaj stoją. W budynku, w którym znajduje się punkt pomocy, jest siedziba Radomskiego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, a zgodę na użyczenie części pomieszczeń wyraził Zarząd Województwa Mazowieckiego. My tak naprawdę podjęliśmy bardzo szybką decyzję i przeanalizowaliśmy, że ta przestrzeń
zrewitalizowanej kamienicy Deskurów rzeczywiście trzeba przywrócić do działalności kulturalnej. Mamy taką nieruchomość, która spełniała warunki dotyczące kwestii właśnie takiego punktu w dalszym ciągu świadczącego usługi dla uchodźców i to się stało. Myślę, Szanowni Państwo, że jak długo będzie taka potrzeba, będziemy to starali się kontynuować. Począwszy od nauki języka polskiego, poprzez wypełnianie dokumentów, formalności związane z pracą, na opiece nad dziećmi skończywszy. Między innymi na taką pomoc mogą liczyć obywatele Ukrainy, którzy zgłoszą się tu po pomoc. Każda harcerka, każdy harcerz, składając przyrzeczenie harcerskie, wypowiada takie słowa, które zapisują się głęboko w naszych sercach: nieść chętną pomoc. I Związek Harcerstwa Polskiego tę chętną pomoc zaczął nieść od 25, a tak naprawdę od 24 lutego. Przypomnijmy, że punkt pomocy dla przebywających w Radomiu obywateli Ukrainy znajdował się na początku w kamienicy Deskurów, a w czerwcu został przeniesiony na ulicę Wernera 8A. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.